Światło moich oczu Nauczanie domowe 9 czerwca Księga Tobiasza, rozdział 11, werset od 5 do 18 Anna siedziała przy drodze wypatrując syna i spostrzegła go powracającego i zawołała do jego ojca Oto nadchodzi twój syn i człowiek, który poszedł razem z nim A Rafał rzekł do Tobiasza, zanim ten przybliżył się do ojca Wiem, że otworzą mu się oczy. Podszyj żółciom ryby jego oczy, a lekarstwo wygryzie i ściągnie bielmo z jego oczu. Potem twój ojciec przejrzy i zobaczy światło. Anna tymczasem wybiegła, rzuciła się synowi na szyję i zawołała do niego. Ujrzałam cię dziecko, teraz już mogę umrzeć. I rozpłakała się. Także Tobiasz starszy podniósł się i utykając na nogę Wyszedł do wrót podwórza. Wtedy przystąpił do niego Tobiasz z żółcią ryby w ręku, dmuchnął w jego oczy, dotknął go i rzekł Ufaj, ojcze. Nałożył mu lekarstwo i odczekał chwilę. Potem obiema rękami ściągnął bielmo z kącików jego oczu. A Tobiasz starszy rzucił mu się na szyję, rozpłakał się i rzekł do niego Ujrzałem cię, dziecko, światło moich oczu. I rzekł Niech będzie błogosławiony Bóg, niech będzie błogosławione wielkie imię Jego, niech będą błogosławieni wszyscy Jego święci aniołowie, niech będzie obecne nad nami wielkie imię Jego, i niech będą błogosławieni wszyscy aniołowie Jego po wszystkie wieki, ponieważ zesłał na mnie plagę, a oto teraz widzę Tobiasza mego syna. I wszedł Tobiasz do domu, ciesząc się i wielbiąc Boga na cały głos. Potem tobiasz opowiedział ojcu, jak szczęśliwie odbył swoją podróż i że przyniósł pieniądze oraz że wziął za żonę Sarę córkę Raguela. A oto i ona przybliża się i jest już blisko bramy Niniwy. Potem tobiasz starszy, ciesząc się i wielbiąc Boga, wyszedł na spotkanie swojej synowej do bramy Niniwy. A mieszkańcy Niniwy zdumieli się, gdy go ujrzeli jak porusza się i kroczy co sił, nie prowadzony za rękę przez nikogo. Tobiasz zaś obwieszczał im, że Bóg zmiłował się nad nim i otworzył mu oczy. Potem Tobiasz podszedł do Sary, żony swego syna, Tobiasza, pobłogosławił ją i tak do niej przemówił. Witaj w zdrowiu przybywająca córko, niech będzie błogosławiony Twój Bóg, który przyprowadził Cię do nas. Niech będzie błogosławiony twój ojciec, niech będzie błogosławiony Tobiasz, mój syn, i ty bądź błogosławiona córko. Wejdź do domu swego w zdrowiu z błogosławieństwem i radością. Wejdź, córko. Tego dnia nastała wielka radość między wszystkimi Żydami mieszkającymi w Niniewie. Chciałem skupić się. Na patrzeniu tobiasza starszego. To, co wypowiada, jest z jednej strony piękne, a z drugiej strony jest świadectwem prowadzenia Boga. Anioł Rafał powiedział młodemu tobiaszowi, że jego ojciec przejrzy i zobaczy światło. Kiedy starszy tobiasz przejrzał, powiedział: Widzę cię, moje dziecko, światło moich oczu. Tym światłem było oczywiście słońce i wszystko, co ze światłem kojarzymy. Ale tym światłem przede wszystkim dla tobiasza był jego syn. Jakie. Skojarzenia mogą z tego wynikać. Po pierwsze, ważny jest sposób patrzenia. Jak rodzice patrzą na swoje dzieci. Po drugie, dzieci są darem Boga. I to zobaczenie tej prawdy jest też istotne. Zatem, jeśli jesteś rodzicem, to odpowiedz sobie na to pytanie, jak ja patrzę na swoje dzieci. I po drugie, czy patrzę na nie jako na dar Boga. Przeplata się ciągle w tym patrzeniu starszego Tobiasza uwielbienie. Ono jest nieustanne, ono jest ciągłe. Ono jest tym wyrazem sposobu patrzenia. I widzimy, że rozwój syna też jest światłem dla Tobiasza starszego. To małżeństwo to jest Coś wspaniałego, coś jak blask, który dla niego jest miły. Miło zobaczyć Tobiasza i jego żonę. Wychodzi na spotkanie ze swoją synową, czyli spotykają się w pół drogi, można by tak symbolicznie powiedzieć. Jestem gotów do tego, żeby wyjść na spotkanie tej osoby, która wchodzi do naszej rodziny. I Błogosławi żonę swojego syna. Tak to interpretuję. Bóg przyprowadził tę dziewczynę, tę kobietę do naszego domu. I jak mówi o tym domu? To jest Twój dom. To jest kobieto, dziewczyno, żono mojego syna, Twój dom. Aby jak najwięcej było takiego światła. W oczach, rodziców którzy nie ubóstwiają swojego dziecka ale rozumieją że to dziecko jest światłem dla tych rodziców w tym domu po to żeby rozjaśniać przestrzeń którą Bóg daje bo Bóg daje rodzicom zarówno dzieci jak i potem ich rozwój zatem ich małżeństwa Zadanie dla Ciebie na dziś. Popatrz, w jaki sposób patrzysz na dzieci i ich rozwój. Niech Ci w tym błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.